Ale już za późno, już za późno. Już trochę za późno. Dobrze, że to nagramy, zawsze sprawdzę. O, no, wypadł! Dzień dobry, Desert Max Ride. Mam nadzieję, że mnie nie rozłączy. Witam wszystkich bardzo przeserdecznie. Dobrze się teraz przywitałeś, bo później cię nie będzie słychać. No, brawler. Ojojoj, kto leci tym po lewej na boostach? Ja. A to czekajcie, jak chyba wszyscy jedziemy tym po lewej na boostach. Właśnie... Dobra, nie. Nie wiem. Jezus, Sylo! On boost taki nie oddał. On boostem leciał, to dźwięk boostowy. On już się przyzwyczaił, że po prostu... Jest dźwięk boostowy był, sorry. Tak se. Tak se pryka. Na kielicha. Co tam się stało? Lepę na pewno dostałem z jakiejś lampy czy z wózeczka. Ta, palnął się. Góry, no? Przywitał się z lampą. Z gąską? Tak. Dobra. Gąski do domu. A w jaki sposób się no z gąską nie. Witasz? Mówisz rere kum kum, picho. Nie, z gąską? No. Na patelni najczęściej. O! No. Aż tak często? Koza. Z gąską? Jadę sobie metrę, wychodzę na patelnię, patrzę, ty, o, ale hej, ale serio. Ojej. Ojej. No, a ty jak się witasz z gąską? Ja mówię dzień dobry i liczę na to, ja że mi się nie... Ja wszystkich innych dzień dobry. Tak, ja mówię dzień dobry i liczę na to, że mi nie rozłączy mojego mikrofonu, to ale to jest... Ale fajna gąska, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ci nie rozłączy mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry, gąska. No też mam taką nadzieję, Piotrze. Możesz ty w duszę. Możesz ty, Michale. Co tam, Sylwestrze? Sakramencki. Słychać, sprawdzam, czy się słychać, ja już mam takie... Nie. Ja już mam, że nie muszę, ja już nie muszę. Mów do niego, nie bekaj tak, wariacie. Nie bekaj tak, wariacie. To nie dało tam. Dlaczego tak mam do niego mówić? Nie wiem, ja sobie lubię beknąć. A ty Markus! Nie, w sumie nie o to chodziło. Chodziło o dzisiejsze to, co słuchaliśmy z Shepardem. A to ja nie słuchałem akurat. Chodziło o tego, o chodzi ci o bekanie. Rozumiem, tak, że beka. Ale wybija. Nie o to chodzi. Nie, ja wiem o co chodzi, panowie, wiem o co chodzi. Ale ja tam widziałem, że Sylo czytał, więc liczę, że może coś zapamiętał z tego i będzie wiedział więcej z historii. Ja czytałem, ja wiem, że Ma. No nie 2000. No nie, ale razem. 560. On dwie czekolady, crackersy, coś tam jeszcze, chłopie. Przepraszam, jakiś ten... 3, 2, 1. Ja chyba zacznę nagrywać na YouTube. Jak dużo zjeść. Jak dużo i zdrowo. Tak, kogoś podniosło tam delikatnie. Sylwester, powinieneś nagrać ale tydzień fajnie. Na czekoladzie. Nie, no co ty, nie będę nagrywał. Tydzień na sraczu chyba. O, to też. To... Tak by było. Ej, koloru mnie nie zaakceptowało. Tak sobie po czekoladzie może być ciekawe. Dobra, pyk. Amus. I fajna ta gra. Ty, to ty trzeba jechać chyba. O jest, na piłkę spadłem jakoś gównie. No, tak. Ty, z lewej strony można jechać, by the way. No, ale po co jest taka fra... Nie, jak mówisz takim spokojnym głosem, to... Wiesz, że z lewej strony do góry się będzie podjeżdżało. O, nie, no, teraz kurde, konkretnie powiedziałem. Ale to nie odda. Ale to nie odda. A dolecę? Dolecę, ja dolecę. Nie dolecisz, Sylo! Ale fart! No przecież tu jest... Nie widziałeś? Nie, co? No to przecież sama platforma cała duża. Kurno, ale ja tam byłem na krawędzi, że mnie bokiem przerzuciło. On by nie doleciał. Nie doleciałbym. No nie, ja nie trafiłbym w krawędź. Nie, nic by to nie dało, nic by to nie dało. Jakby... Nic by to nie dało. Nie, to by nie dało. Nic nie dało. To nic nie dało. Daleko jeszcze jak będę spadał? No, a daleko jeszcze? Ja bym rozwalił komuś tutaj delikatnie. Oj, tutaj nie oddało. Oj. Oj, Agaty! Chyba ktoś tam jest na pozycji cross. Trafię. Przez to... A Marquez, uważaj, bo... On jest dotykowy ten wieścik? Nie. Ale bym was podotykał teraz. No. Co? Czekaj chwilę, co? Źle zabrzmiało, Sylwester, w twoich ustach. Wydaje się, że dotykowy ten wieścik, no. Pojech czy z jego? Jezus, ojej. Ale jadymy. Oj, Shepard, zarzuciło delikatnie. Zarzuciło dupkie. Jak było? Nie, bo tu jedzie jeździec nieodzywający się... No tak, Mark Fares. Ale powiem wam, że fajny weekend był. Taki fajny weekend. Wygrany. Tak oddał. Jeździec. Końca. No. No to kolejny raz w Krakowie. Plus jeden. No. Na Mateuszkiem się ten zgadamy i ziup. Gdzie? To.
Krakowa. Do Krakowa. Powiem tak, możliwe, że się coś zmieni w najbliższych dniach. Oby. Here we go. Już tak słyszałem dużo razy. Bardzo dużo. Ale to wiesz, wiesz o co chodzi, wiesz. Wiem o co chodzi, wiem. Paxa? Paxa? Haha, Pax! To nie ujeżdża. Trax! O nie. Ej, ale mówmy, nie jesteśmy, nie jesteśmy wyziomkami. Jakim cudem ja zaczynam wyprzedzać tym wyścigu? Bo lepiej na skrętach jedziesz, a? Kogo dogania? Mów, a kogo dogoniłeś? Nie, do wszystkich już, jeszcze Marquez został. Marchewkarz. To nie, ja upadłem, dlatego wyprzedziłeś. No widziałem właśnie, ty Jerusza, nie? Cię przewróciłem. Tak, tak. To na tym jedzie. To nie jeździ. T20, ja też jadę T20. Hopa, jest przerobione, jadę głównym jak. Nie, nie mam przerobionej! Nie ma przerobionego. Tak, nie ma. Jest fair w końcu. Będzie uważał, że wszyscy mają przerobione. Z lamyzami teraz. Nie no, styl, według Sela wszyscy mają przerobione. Nie, myślałem, że macie, no. Co ty robiłeś? Ooo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 o
Nie ma. To nie ma, nie, już teraz nie, to już za późno, już za późno, już za późno. Już teraz za późno. Dobrze, mam to nagrane, zaraz sobie sprawdzę. To se na nas wypadł! No, posłużałem, co mam nagrane. Już teraz. Już teraz. 40, muszę obczaić. To nie ma. Ale się w następnym wyścigu, jak obczaję, co było powiedziane. To obczaj. Co to się stało? Nie, nie pytaj, mówię, to nie dobra. Dzień dobry, coin priceless RX short. Mam nadzieję, że mnie nie rozłączy, bo już na dzisiejszych nagrywkach to jest jakiś... Jednak dżem wcale nie jest taki dobry, bo coś się dupcy tam na mikrofonie. Oj, plus jeden, to plus jeden. Trzeba go naprawić jak najszybciej. Ktoś się dupcy na mikrofonie? Tak, dżem. Dzięki, Marquez. No. Zaraz i tu zatrzymamy się pomocy. Tak zrób, Marquez. Co zrobisz? Co? Zatrzymamy. O cię, panie. Ale mnie driftem teraz, chciałem cię bardziej w boku uderzyć. Dobra, panie. Ale driftem. Drifto. To jakieś takie dziwne mapy dzisiaj, bo... To jest Kajka Perico. Nie widzę, że nigdy po tym nie jeździłem. Dziwne mapy. Ej, dzisiaj gramy w mapie. Fajne, ale właśnie widzę, że coś w FPS-ach się nie zgadza. No Kaja Perico, no tak, Kaja Perico. No dobrze zoptymalizowana gra po tylu latach w końcu. Tak, oj, tak. Nie, to co? Tak samo jak PUBG, nie? Idź, to PUBG, panie, wypadł, do tarczy ekranu. Ciul. Nagrywałeś wczoraj po WGC, no? No właśnie. No tak, ale nie wyszło tak jak chciałem, żeby wyszło. Bo nie chciałeś... Z nami nagrać. Nie, bo ja sobie gadałem z wami na czasie, bo nagle patrzę, o, Erangel. Dobra, to idę nagrać. Tak to wyglądało. Czemu jesteś zamknięty na inne mapki? Czemu nie grasz inne? No bo jest intolerancyjny. Zamknięty mózg, jak może. No tak. Jezu, ale ślizga to auto, rany boskie, strasznie. Dobrze się to jest taka też, no droga jest, nie? A, to już jest inna sprawa. Pięć okrążeń, to ja zdążę tutaj... I rybie, dzięki. Muszę Czepar, ty na prosty się wywalasz, co? Nie, ja się... No bo mnie ślizgo, no! No ślizgo to auto, ale fajnie jest. Ślizgo. No, ej, wezmę panu wyjście, co mam ochotę? No, na co masz ochotę? Na struka. Aha. Dzięki. A ty też bogaty? Nie ten. No, ale ja mówiłem, co muszę. Przecież on już codzienny. A tak. Ja grałem wczoraj przecież, na przykład w porównaniu do ciebie. A wiesz, jak ci się dobrze grało? No, ostatnio się nie grało, niestety, tak dobrze. W sensie, ja mówię, ja wtedy sobie nie miałem nic do zarzucenia. Ale co? Ale co tam się stało? Kto tam się stało? Mental mi szarpał w pewnym momencie. Brakło zawodników w niektórych momentach, po prostu. Cokolwiek brakło. Tak. Używania mózgu, indywidualnej gry. O, właśnie. Czasami pomyśleć jako... Jako sama osoba, grasz w Counter Strike'a 10 lat i mówisz sobie, dobra, on wbija, wyciąga fraga. Pardon, przepraszam. Wbija, wyciąga fraga. A ty jako gracz, który 10 lat gra w tą grę? Wiesz co robisz? Stoisz na respie z paku, albo na rampie i czekasz, aż jeszcze trzech ktoś zabije i będziesz mógł do wygrania. Na prostej drodze, to jest fakat. Nie, to była prosta. To był zakręt, zakręt to ty masz w głowie. Ale poleciałem teraz. Akurat nie widzisz, na zakręcie się wywalić. No ale ogólnie, brakło ostatnio. Nie. Mi brakuje najbardziej, jak wiem tego, a kto tam był taki? Kto tam był taki, co 10 lat gra? No tak. Nie podejmują, oni nie boją się. Bo to jest pewien nawet pik, na którym nic są nic na początku przecież, na nic. No, bo Sylo się denerwuje, bo nikt nie gra na poziomie globala. Dosyć długo, dwie mapy wytrzymałem. Ja też dwie mapy wytrzymałem. No, ale to z wami tak dwie mapy już to...
To nara. No, nie, no ale dwie mapy było tragicznie, ale wytrzymałem. Pytaj się Hogatego, no, ale nie zareagowałem no, mocno. A na trzeciej mapie nie, już nie, no już na drugiej już były docinki przecież. Już były lekkie kwasy. Znaczy, no, sensor, pewno, ale pewno. Sensor sam je podkręcał pod to. Sam poddymiał delikatnie. No, o, Sylo, ale Sylo faktycznie no, nadawałby się do jakiejś takiej High League czy Fame MMA, bo on jakby tam, on, i łatwo byłoby on go pod... On pasuje w takie rejony. Shepard, ty u mnie lecisz. U mnie stary, no i dzień dobry. Shepard, i znowu, znowu dzień dobry, witamy. Naprawdę, nie wiem co dzisiaj jeszcze. Ej, ten mikrofon jeszcze większe desynki tak robi Shepardowi. Może, tak jakby, nie? Stary. Że, no, jakby z gry odcina, TSA z gry. No, jego dosłownie podniosło nagle w trakcie jazdy. No tak, tak dokładnie było. Oni mnie teraz nie słyszą, widzowie. Tak, z... samochodem. Jestem spokojny, ja, spokojny. I w tym momencie, drodzy widzowie, Focus Rong nie działa. Nie, także ja tak ogólnie nie polecam tego nie, produktu. Focus Ride dobry Solo jestem, spokojny, kulturalny, 2x2. Bardzo nie polecam tego robię, ogólnie. To strasznie głupoty, boli, to, wiecie? Nie czyli się Jabczana krzesłem jak bonus? Nigdy w życiu ja to jest koks, Jabczan jest no, jakby cię, zwyzywał i ci powiedział tak, żebyś się zdenerwował. To jest straszne, powiem wam. Nie, w sensie oni tam nie chcą już robią co chcą. Bo ogólnie mogę wam teraz powiedzieć, czat, w sensie po prostu jest to absolutnie nie do wiary, że sprzęt za takie pieniądze nie działa tak, jak powinien działać. Wszystko jest ustawione tak, jak być powinno. Nie działa przede wszystkim to, że... nie działa to, że Focusrite, czyli oczywiście ten, można powiedzieć, to, co zmienia analogowy dźwięk w cyfrowy, można powiedzieć, nie działa tak, jak powinien działać. Jest do pilzna, jest gówniany. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co z tym zrobić i mnie to po prostu zaczyna coraz bardziej irytować. Także nie polecam ogólnie Focusrite'a. Focusrite to gówno jedno wielkie, w związku z czym mam nadzieję, że to się szybko gdzieś tam zmieni. Przecież to jest, no nie da się, no nie da się, przepraszam was, drodzy widzowie, ale tak, no tak, tak to wygląda, w sensie będzie wyglądać na nagrywkach. Irytuje mnie to niemiłosiernie, bo mam ochotę po prostu wziąć i rozwalić coś i Focusrite jest tego, jest pierwszy na liście robienia takich rzeczy. I nie mam pojęcia, z czego to wynika tak naprawdę, bo w różnych grach to działa różnie. Raz to działa tak, że nie wiem, że sobie gram, nie wiem, mogę grać na przykład 3-4 godziny w jedną grę i nic totalnie się nie dzieje, a w drugiej grze no, dochodzi jednak do wniosku, że nie wiem, jest przepięcie jakieś, nie wiem, na USB-ku i rozcina totalnie, odcina to wszystko. Zaczyna mnie to po prostu bardzo irytować i mam nadzieję, że jak powymieniam parę rzeczy, typu na przykład kabel, może jakiś, nie wiem, jakiejś lepszej jakości ciut albo coś ten deseń, to po prostu zacznie działać. No teraz działa to niestety tak, jak ma działać. No niestety. Także przepraszam was, drodzy widzowie, najmocniej jak tylko mogę, postaram się poprawić. Więc niestety, ale to tak działa. Także wybaczcie jeszcze raz, ale niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nie wiem, może też kwestia jest tego, że chodzi o jakieś, nie wiem, FPS-y, które są, nie wiem, jakieś może za duże, może za dużo się dzieje na mapie. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. O, teraz mnie dopiero słyszycie, no dopiero rozcięty po raz kolejny. Mam naprawdę tego serdecznie dość i zaraz naprawdę wyrzucę przez okno tego Focusrite'a, ale dziękuję. Somebody wanna tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest.